Niecelowe i niegospodarne wydatki są wnioski do prokuratury w sprawie tzw. pikników 800+. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się tym imprezom, które pochłonęły ponad 8 milionów złotych i były organizowane również w trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Artur Molenda dołącza do nas w tym temacie. Arturze, co konkretnie w tych wnioskach się znalazło? No, dowiedzieliśmy się, że 5 wniosków do prokuratury, ale one dotyczą nie tylko pikników 800+. O tym za chwilę. Rzeczywiście te pikniki, o których mówimy, one zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, kontrolerów, którzy właśnie kontrolowali budżety za ubiegły rok tych instytucji, nie mają wątpliwości. Skoro ten program i tak został zmieniony z programu 500+ na 800+, nie wymagał składania żadnych dodatkowych dokumentów. Mówiąc kolokwialnie, to wszystko działo się z automatu. To po co te programy tak naprawdę były? No, kontrolerzy sprawdzili to wszystko. 95 pikników takich się odbyło, w tym w trakcie kampanii wyborczej. Pojawiali się tam politycy Prawa i Sprawiedliwości, promując, no właśnie, albo siebie, albo ten program. I tu właśnie stąd zawiadomienia do prokuratury. Na przykład też one dotyczą ZUS-u, instytucji, która no, w ogóle promocją programu 800+ nie powinna się zajmować. Dlatego też takie, a nie inne wnioski zostały tutaj skompletowane w Najwyższej Izbie Kontroli. No i teraz zajmą się nimi śledczy. Ten program był kontynuacją programu 500+ i de facto tak naprawdę on nie wymagał żadnej promocji, ponieważ z urzędu wszyscy ci, którzy dostawali 500+ albo nowi, mogli to 800+ otrzymać. I dalej idąc, to urzędy informowały, bo miały taki obowiązek, o tym, że została podniesiona ta kwota z 500+ na 800+. Nie dość tego, ci, którzy pobierają tego typu świadczenie, tak, w ogóle nie musieli z tym robić nic. Zawiadomienia zatem dotyczą tak: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ZUS-u, ale także, uwaga, Instytutu Pamięci Narodowej, ale też Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dlaczego MSZ-u? Wczoraj w Faktach to pokazywaliśmy, w jaki sposób program Polska Pomoc Humanitarna 2023 był ręcznie sterowany przez ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. Dochodziło do takich sytuacji, że komisja konkursowa, która była powołana do tego konkursu, no wskazywała, ta organizacja powinna dostać pieniądze, ta organizacja nie powinna tych pieniędzy dostać. Na przykład jedna z nich dostała 0 punktów od komisji konkursowej. Paweł Jabłoński się tym nie przejął i ponad 500 000 zł publicznych pieniędzy trafiło do Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna. Pytałem w Najwyższej Izbie Kontroli, czego dotyczy konkretnie to zawiadomienie, i okazuje się, że są przepisy w polskim prawodawstwie, które regulują to, w jaki sposób powinny być organizowane te konkursy, i regulamin, który określał to, że rzeczywiście to minister finalnie podejmował decyzję i nie musiał sugerować się w jakikolwiek sposób tym, co komisja konkursowa, czyli ludzie, którzy merytorycznie oceniali te organizacje, nie musiał się nimi sugerować, stąd także zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.